see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. W końcu jest dostępny w Forzie Horizon 4 najszybszy elektryczny samochód świata. Ja właśnie sobie go odblokowałem, nazywa się Rimac Concept 2. Concept 1 też kiedyś był, ale był brzydki, a Concept 2 jest ładny. Kurde, ale głośno nam grę. Specjalnie podgłośniłem grę, żeby było dobrze słychać ten samochód. Tak, właśnie został dodany do swojego garażu. Sprawdźmy go. Jest Rimac. Zobaczcie, wygląda sobie tak. 2 miliony kosztuje, jak go będziemy chcieli sprzedać. I już na samym starcie jest prawie wymaksowany w klasie S2. Przy tym samochodzie podejrzewam, że nie będzie trzeba zbyt dużo grzebać, ale jest. Zobaczcie, Rimac Concept 2. Drzwi się fantastycznie otwierają i to chyba jedyny element, który się otwiera. Zobaczcie, możemy tutaj sobie schować bagażnik, jak wy to mówicie. Tu się otwiera mu bagażnik. Tak, tak. Tutaj mamy bardzo oszczędne wnętrze, z tego co widzę już na pierwszy rzut oka. Jak to standardowo mamy w tych samochodach elektrycznych i w ogóle chyba w nowych samochodach. Mamy głównie jakiś tam wielki ekran i nim wszystko sterujemy. Natomiast jest też parę tutaj fizycznych przycisków. Słyszeliście to? Jesus. Jest parę fizycznych przycisków, jest też jakiś taki okrągły ekranik. Będziemy musieli to sprawdzić podczas jazdy, ale chyba podczas jazdy nie mogę się patrzeć w dół, no nie? Teraz musicie to obejrzeć i tyle, i koniec. I tu mamy zegary, one się nawet włączyły, zobaczcie, zaraz się włączyły te zegary tutaj. Fizyczne przyciski mamy, dosyć dużo fizycznych przycisków mamy na kierownicy. Także całkiem spoko, jak na samochód elektryczny. Zobaczmy, o, jakie felgi. Zaraz sobie zobaczymy go dokładnie. Ten przód trochę przypomina mi Teslę, nie taka usportowiona Tesla. Model S, powiedzmy. Tak sobie wygląda w grze, tył jest przepiękny. Rimac Concept 1 był brzydki z tyłu, ogólnie ta bryła była brzydka. Natomiast możecie sobie obejrzeć wideo, gdzie osoba, która zajmuje się tworzeniem tego samochodu, wypowiadała się na jego temat i jest tam w tym Rimac Concept 1 są też dwie skrzynie biegów. I ja się tak zastanawiałem, dlaczego tu mamy aż dwa te biegi. No to wiadomo już, że to osiągania ma jakichś tam dużych prędkości. Ale co ciekawe się dowiedziałem, to fakt, że ten drugi bieg służy do takiej codziennej jazdy, niecodziennej, gdzie po prostu i tak zajebiście przyspieszamy. Także jak ścigamy się w Fordzie tutaj, to cały czas możemy mieć włączoną tą dwójkę i samochód będzie fantastycznie jeździł, tak? Jedynka służy tylko do tego, żebyśmy mieli kosmiczne, najlepsze na świecie chyba nawet przyspieszenie w samochodzie, który ma 4 koła po prostu. Bo poniżej 2 sekund mamy przyspieszenie w tym aucie, co jest kosmosem. Przyspieszenie oczywiście do setki, żeby było jasne, tak? Natomiast do takiej normalnej jazdy to dwójka spoko, nie? Niepotrzebne tutaj jest tak naprawdę w tej grze przyspieszenie aż tak mocne. I ja miałem spore problemy, żeby tym samochodem jeździć, dlatego że bardzo ciężko jest wyczuć go. Tak jak mamy silnik, samochód spalinowy, no to dosyć łatwo jest ogarnąć, że my tam sobie jedziemy z dużą prędkością, bo silnik warczy, wiesz, tam masz jakiś wysoki bieg, na wysokim biegu silnik warczy z inną częstotliwością, no inaczej jest, prawda? A tutaj jakby nie masz tego dźwięku i nie kontrolujesz tego samochodu tak dobrze pod tym kątem, nie? Posłuchajcie, jak brzmi. Ja tutaj mam możliwość włączenia sprzęgła, natomiast nie wiem, czy normalnie by można było włączyć w tym samochodzie sprzęgło. Napęd na 4 koła. I teraz właśnie ciekawa sprawa, bo
Tutaj mamy dwie skrzynie biegów. Nie wiem, czy to w Forcie zostało odzwierciedlone, ale skrzynia biegów, dwubiegowa skrzynia biegów znajduje się tylko na tylnej osi jakby. Tam są dwa silniki z tyłu i jakby ta skrzynia biegów jest tylko z tyłu, ta z dwoma biegami. Natomiast z przodu jest z tym jednym biegiem, więc na mój rozum to wygląda tak, że na przód mamy napęd tylko w momencie, kiedy mamy wrzuconą jedynkę, czyli teraz. A dwójka jest z napędem na tył. Tak? I ponieważ my ruszamy od niskich obrotów, no to tutaj nie spalimy kawcia. Czy nie wiem właśnie, jak to jest z tym napędem. Nie wiem, czy to w Forcie zostało zrobione, że ten napęd w pewnym momencie nam się odłącza, czy nie. Ale zobaczcie, co się tu dzieje. Mamy dwójkę. Jedynka. A, zostało to odzwierciedlone, czyli dobrze myślałem. Jak mamy dwójkę, to mamy tylko napęd na tył. A jak mamy jedynkę, to mamy napęd na cztery koła. Więc dobrze by było, jak jest bardzo ślisko, żeby mieć ten napęd na cztery koła i sobie ruszać z jedynki głównie, albo jeździć tylko na jedynce. Też jedynka kończy się przy 170 bez tuningu, nie? Przy 170 km na godzinę. I potem sobie rzucamy dwójkę. Natomiast z dwójki samochód rusza bardzo dobrze. Mamy tutaj doskonałą trakcję w remaku, Concept One, nie wiem, jak jest w tej dwójce, no bo mało jest jeszcze informacji na temat tego auta w ogóle takich, ale w jedynce mieliśmy jakiś aktywny dyferencjał, bo to wszystko elektroniczne jest, że na zakrętach jakoś jedno koło się szybciej kręciło, drugie coś tam zwalniało, taki ABS tylko, że dla dyferencjału, no masakra, jakaś technologia z kosmosu i... Bardzo ciekawe rzeczy można się dowiedzieć na temat tego samochodu. Rozwiązania są bardzo ciekawe. To, co dają nam samochody elektryczne, jeśli chodzi o prowadzenie, to jest niesamowite. Auto samo w sobie, Concept One chyba ważył tyle, gdzieś koło 2 ton, tak? Więc nie jest nawet dużo jak na samochód elektryczny. I Concept Two chyba gdzieś też koło tylu waży, tylko że jest oczywiście dużo, dużo ładniejszy. Jest po prostu przepiękny, jest ładny. Pasuje do współczesnych super czy hiper samochodów, no bo tutaj prędkość maksymalna, którą zaraz sprawdzimy, to 400 km na godzinę. Więc jedźmy. Startujemy z dwójki, na jedynce samochód pali kapcia. Tak jak wspomniałem, możemy cały czas jeździć na tym biegu drugim, dlatego że auto ma bardzo duży moment obrotowy. Możemy bez problemu startować sobie z niskich obrotów, właściwie startować z dwójki, tak? Bo samochód ma 2000 chyba 300 Nm. Zaraz to sobie też sprawdzimy, jak to tutaj w Fordzie wygląda. I jakieś 2000 czy 1500 koni mechanicznych, jakieś kosmiczne wartości. Auto ma niesamowite przyspieszenie, nawet tutaj w grze. I zajebiście, że mamy odzwierciedlony ten napęd na tył i na przód, nie? Że na jedynce mam napęd na 4 koła, a na dwójce mamy tylko napęd na tył, co jest świetne. Ale auto niestety, właśnie ciężko je wyczuć. Taki sam problem miałem w Fordzie Horizon 3, gdy prowadziłem Teslę. Po prostu nie słyszysz tego auta, no i nie wiesz, z jaką prędkością jedziesz. Tutaj jest tak samo, jakby w Regerze jest też podobnie, bo Regera się rozpędza do pewnej tam prędkości i dopiero wtedy słychać ten silnik, powiedzmy, nie? Ale też nie wiesz, na jakich obrotach jesteś, no ciężko to wyczuć, tą prędkość, nie czujesz tego. Prędkość, przyspieszenie jest kolosalne w tym samochodzie. Zobaczcie, nie słychać w ogóle nic. Nawet jako taki szum wiatru, nie jest większy dużo przy tych wyższych prędkościach. Słabo to jest zrobione w Fordzie pod tym względem, ale właśnie te dźwięki samochodu tutaj sprawiają, po prostu ich nie ma, sprawiają, że ciężko ogarnąć tą prędkość. Te tunele na autostradzie były świetne, jeśli mieliśmy jakieś samochody ładnie brzmiące, to w tunelu było zawsze miło posłuchać, natomiast tutaj no, szum wiatru i chyba mamy tu nawet podtlenek azotu, zobacz. Nie wiem, co to jest. In case... A, to jest po prostu gaśnica, no ale my będziemy mówić, że to jest podtlenek azotu i będziemy mieli nitro dodatkowe, jak wrzucimy dwójkę przy wyższych prędkościach, nie?
startujemy. Zobaczymy, jak na zakrętach przy wyższych prędkościach. Ciężko, ale musicie zwrócić uwagę, że już w tym miejscu mieliśmy 400 km na godzinę, czego nawet nie robi Bugatti, chyba. 413, 18 i kończą nam się biegi. Nawet całkiem nieźle przy tych dużych prędkościach. Nie słychać totalnie nic. Na zakrętach jest trochę trudno, bo mówię, no nie wiadomo, jak się ustosunkować do tego. Ja sobie nie potrafię w rzeczywistości wyobrazić, jak tym samochodem by się jeździło, to przyspieszenie i w ogóle. Nie jechałem nawet Tesla Model S, a tam przyspieszenie jest niesamowite, bo w tych elektrycznych samochodach troszeczkę inaczej się odczuwa to przyspieszenie, tak? Jest przede wszystkim, jak dodajesz gazu, to przyspieszenie masz od razu jakby. Ten moment jest przekładany od razu na koła, nie? A w samochodzie spalinowym to wiesz, ten silnik musi się rozbujać, musi zacząć ryczeć. Tam musi być, wiesz, te przełożenia, skrzynia biegów, sprzęgło i tak dalej. Zanim, po naciśnięciu gazu, zanim ten samochód faktycznie zareaguje, nawet w samochodach sportowych masz trochę tego takiego laga, nie? W samochodach elektrycznych ponoć jest tak, że wciskasz gaz i jedziesz od razu. Że jakby... Ponoć jest tak, że jak wsiądziesz do samochodu elektrycznego, przejedziesz się nim, poczujesz to przyspieszenie, to już do spalinowego nie będziesz chciał wrócić, no albo będzie to bardzo nieprzyjemne. Więc zastanawiam się w dodatku, jak samochód z przyspieszeniem do setki poniżej 2 sekund, jakie to daje wrażenie, tak? Więc chętnie przejechałbym się Tesla Model S, a już takim rimakiem to naprawdę bałbym się, naprawdę. Nie wiem, czego bym się mógł spodziewać. Bo jeździłem już samochodami, które przyspieszają od 0 do setki w 5 sekund, poniżej 5 sekund i to jest niesamowite. Spalinowymi, tak? A elektryczny poniżej 2 sekund jest nie do wyobrażenia dla mnie na obecną chwilę. Tutaj na zegarach mamy jeszcze Total Power, tam się pokazuje. Chyba to w Fordzie nie działa, nie? A znaczy tutaj w Fordzie jest różna telemetria i tak dalej. Ale to tutaj w zegarach nie zostało odzwierciedlone. Prawdopodobnie w Rimacu pokazuje nam się, ile aktualnie kilowatów używamy w tym samochodzie. Przejechałbym się tą furą, naprawdę. No dobra, ale chodźmy zobaczyć, co możemy z tym samochodem zrobić. Podejrzewam, że niedużo, ale może akurat coś tam przetuningujemy. Zawieszenie wyścigowe. Silnika ulepszyć ani wymienić nie możemy, no bo byśmy musieli wymieniać chyba wszystkie 3-4 silniki. Na każde jedno koło jest jeden silnik. Tak jest w tej grze zrobione. Moglibyśmy w sumie założyć tutaj opony dragowe, najbardziej przyczepne, jakie są w grze. I zobaczyć, co się stanie, jeśli spróbujemy nich wystartować. Podejrzewam, że przyspieszenie z 0 do setki będzie, no... Nie wiem, jak to określić. Są to najbardziej przyczepne opony w grze. I jak widzieliście wcześniej, ta przyczepność była zrywana na jedynce. Bardzo łatwo, nawet z napędem na 4 koła, przy wadze 2000 kg prawie, tak? Pada teraz deszcz, więc... jest bardziej ślisko po prostu, nie? Mimo, że mamy opony dragowe, może być nieciekawie. No to co? 3, 2, 1... Kosmos jakiś.
On chyba będzie dobry na o, czekaj. On chyba będzie dobry na skoki, tak myślę. Zobaczymy, ile tu polecę. Może na offroady go zrobić, ty. Nowy rekord życiowy, proszę bardzo, nawet się specjalnie nie starałem. Koncept tu i spróbujmy ustawić sobie najwyższy poziom trudności, jaki tylko istnieje w tej grze. Zobaczcie, ja nie mam tutaj żadnego ospoilerowania takiego dodatkowego, więc na zakrętach może być ciężko. Tutaj na dragu, jak się jedzie 400 km na godzinę, nawet na autostradzie te zakręty mogą być niebezpieczne. Weźmy sobie najwyższy poziom trudności, żeby te drivatary naprawdę szybko jechały. Jeszcze sobie na multiku, na live'ach, na Facebooku sprawdzimy, jak ten samochód ciśnie, nie? Naprzeciwko innych samochodów, ale to możecie się spodziewać w przyszłych odcinkach, no bo teraz nie gramy razem, tak? Uwaga, startujemy. Czekaj, ja muszę to powtórzyć, bo ja nie wiem, co się stało. Jeszcze raz, muszę się przyjrzeć. Zanim mi zniknął ekran ze startem wyścigu, ja już musiałem zmieniać bieg na dwójkę. Mamy doskonałą trakcję. Tak, opony dragowe teraz troszeczkę dają się we znaki. I minus tego samochodu jest taki, że my nie pojedziemy więcej jak te 400 km na godzinę, dlatego że my nie możemy w tej grze regulować skrzyni biegów tego auta, nie? Gdybyśmy mogli wydłużyć jakoś dwójkę, to wtedy byśmy mogli chyba kosmiczne prędkości osiągać tym samochodem, podejrzewam. Jeszcze zauważyłem ciekawą sprawę. Samochód ma bardzo wysoką prędkość na biegu wstecznym, zobaczcie. I chyba tak samo dobrze przyspiesza do tyłu, jak i do przodu, bo wiecie, jak to jest w silnikach elektrycznych. Wystarczy tylko odwrócić polaryzację, tak? I silnik albo kręci się do przodu, albo do tyłu, no i tyle. I zauważyłem, że na biegu wstecznym mamy nawet wyższą prędkość maksymalną niż na biegu do przodu, co jest trochę dziwne. Bo to jest to samo przełożenie. W ogóle powinniśmy mieć raz dwa biegi wsteczne. Nie, bo jakby my nie przełączamy na skrzyni biegów tego wstecznego, chyba. Nie, nie wiem, może w tym samochodzie jest to inaczej zrobione. Ale w normalnych samochodach elektrycznych po prostu zmieniamy polaryzację. Napięcie zmieniamy, tak? Z plusa na minus i silnik kręci się w drugą stronę. A czekaj, nie. Co ja gadam? Źle gadam. Nie, no dobrze gadam. To jest silnik prądu stałego? Nie, silnik przemiennego. Jakie to są? Nie stałego. Nie, no przemiennego tu są. Nie może być stałego, bo by były szczoty. I by była lipa. Tu są silniki prądu przemiennego w tych samochodach. Tylko, że baterie dają prąd stały i tam są... no, jak to się nazywa? Falowniki, tak? Falowniki zmieniają nam napięcie z tej baterii. Znaczy nie napięcie, tylko prąd ze stałego na przemienny. No i tyle. I tak to działa. I dzięki temu samochód może jechać na baterii i mieć silniki prądu tam przemiennego. Dobra. Spróbujemy sobie zrobić ten samochód na wyścigi. Zobaczymy, to coś da. Żeby ten samochód lepiej skręcał po prostu. Spoiler tylko z tyłu. Czy to będzie jeździć? No, zobaczymy standardowe tutaj zakręty. I w sumie, ja mam tutaj traskę, na której zawsze testuję super samochody. Zobaczymy, jak uda mi się przejechać ją tym samochodem. Mamy tutaj do czynienia z Audi TT oczywiście, w klasie S2, dzień dobry. I Bugatti Veyron tam widziałem stał. Ale Focusa to my nie dogonimy, ani Audi TT. Gdzie ten Veyron jest? Dobra, wyprzedziliśmy ich tam. Te Focusy i te pozostałe samochody w ogóle nie powinny skręcać, ale...
Zastanawiam się, czy ten większy docisk jakoś negatywnie wpłynął na ten samochód, jeśli chodzi o prędkość maksymalną. Póki co na zakrętach trzeba sporo hamować i tak właśnie robię. No, jest ciężko. Strasznie. Przydałby się naprawdę ten docisk z przodu. Na zakrętach będzie trzeba sporo tracić prędkości, co jest słabe, bo większość wyścigów w Fordzie to jest takich, że musimy po prostu dobrze skręcać, nie? Jak mamy samochód, który no super przyspiesza, na zakrętach jest średni, no to za każdym razem tracimy ten czas na przyspieszenie jednak, nie? Jak mamy niską prędkość przy wyjściu z zakrętu. I teraz mamy taki ostry zakręt. Wow! Cofamy. Tutaj mamy taki ostry zakręt, 90 stopni praktycznie, nawet chyba więcej, przy którym trzeba zawsze mocno przyhamować, zakręcić i wyjść, nie? Gdzie musimy opanować się samochód przy wyjściu. I teraz spróbuję właśnie nie redukować biegu z dwójki na jedynkę, tylko ruszyć z dwójki. Oczywiście hamuję, bo nie potrafię wyczyć tego samochodu. Audi TT mnie wyprzedza, dzień dobry. I zobaczcie, ruszamy z dwójki i to przyspieszenie w zupełności wystarcza, nie? Do takiego codziennego przemieszczania się w Forza Horizon. Jak jedziemy gdzieś tam po bułki czy coś. Tu mamy do czynienia z Bugatti Veyronem. Większość samochodów takich koksów na tej prostej 400 km osiąga bez problemu. I tutaj jest nie inaczej. Chyba Audi TT wygra ten wyścig. Wow! Strasznie. A nie jestem jakimś tam super kierowcą w tej grze, ale zakręty są trudne tym autem. Ale możemy cały czas na tej dwójce jechać i naprawdę przyspieszać wystarczająco dobrze. Możliwe, że jak będą jakieś gorsze warunki na drodze, jakiś tam śnieg, czy tam deszcz, albo coś takiego, no to wtedy może warto włączyć tą jedynkę, żeby mieć lampę na cztery koła, ale widzieliście, co się dzieje z jedynką, nie? No i dobrze, teraz mamy tutaj długą prostą, gdzie Rimac powinien być najlepszy, chociaż tam z przodu jest Bugatti Veyron, który spokojnie powinien 430 km na godzinę pojechać, więc dogonić może być ich trudno, wbrew pozorom. Tych dwóch z przodu agentów. Dobrym samochodem, który dosyć dobrze przyspiesza i... próbowałem tu wejść na pełnej prędkości i nie hamować nic, żeby ich tam podgonić, ten zakręt. I myślę, że spora część aut dałaby tu radę, takich najlepszych w grze, ten sobie nie poradził. Nawet na takim gładkim zakręcie na autostradzie, więc to jest niepokojące, nie? Rozpędzić się z powrotem do 400 km na godzinę w tym aucie to żaden problem. Tylko zakręty, no. Zakręty. Dlatego nie będzie to najlepszy samochód w grze, po prostu. Bo mamy tutaj problem z pokonywaniem zakrętów. W klasie S2... no jakby... ciężko jest, nie? Koniec. Kosmos totalny w tym samochodzie. Rimac Concept 2. Jeśli chodzi o przyspieszenie, na dragi samochód świetny, myślę, że do jakichś skoków, zrobić go na offroad, gdzieś tam skoki porobić, myślę, że byłby genialny, tak? Ale do takiej jazdy... na wyścigi, no... Ciężko. Gdzieś tam zakręty, jak coś tego typu jest do pokonania, no to jest naprawdę trudno. Ale samochód ciekawostka, na pewno dużo ciekawych rzeczy będziemy z nim jeszcze robić. I jak ktoś tam się wprawi, może tam zrobi jakiś, nie wiem, magiczny tuning. Ktoś tam pokombinuje z tym zawieszeniem,
to faktycznie może w klasie S2 coś tam powygrywać. W klasie X myślę, że ten samochód byłby dużo lepszy, dlatego że możemy tam jeszcze odciążyć furę i wiecie, nie? I podziałać sobie w tym temacie jakoś lepiej. No ale jakby ciężko jest, moi drodzy. Rimac Concept 2. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Piszcie, co myślicie o tym samochodzie i czy już go macie w swoich garażach. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.